Dzień dobry, proszę Państwa, właśnie wracam od pewnego mężczyzny poszkodowanego w wyniku wypadku przy pracy i już teraz wiem, że będzie ten człowiek miał pewne problemy związane z udowodnieniem utraconych dochodów. A o co konkretnie chodzi, dowiedzcie się oglądając ten film. Zapraszam. Proszę Państwa, o co konkretnie chodzi? Często opowiadam Państwu o różnych świadczeniach z polisy OC sprawcy, czyli co mówi kodeks cywilny, prawda? I jedno ze świadczeń to też świadczenie, które mówi o tym, że należy Państwu rekompensata udowodnionych, utraconych dochodów. No ale teraz właśnie kwestia problemowa jest taka, że nie możecie Państwo udowodnić utraconych dochodów, ponieważ często zatrudniając się do konkretnego pracodawcy, co w sumie jest zrozumiałe, że chcecie mieć konkretną umowę, najlepiej w ogóle umowę, chcecie wykonywać pracę, ten stosunek pracy zachodzi, no i proszę Państwa, okazuje się w pewnym momencie, że ulegacie Państwo wypadkowi jakiemuś, gdzie ktoś będzie musiał odpowiedzieć w sposób cywilny, prawda? To może być wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, przestajecie chodzić do tej pracy, jesteście na zwolnieniu lekarskim, czyli generalnie otrzymujecie Państwo 80% swojego wynagrodzenia, które jest oczywiście w umowie. No i teraz co się dzieje dalej? Często, proszę Państwa, jest tak, że niestety podpisujecie najniższą umowę krajową. To oznacza, że najczęściej macie wtedy dwie wypłaty. Dwie wypłaty, ponieważ jedna jest legalna i idzie na konto, a druga niestety jest w formie oczywiście premii. Co tu dużo mówić? W formie nielegalnej, czyli jest to wypłata, która zostaje Państwu przekazana oczywiście pod stołem. I teraz dla nas to jest problem, dla kancelarii, dlatego że bardzo często okazuje się, proszę Państwa, że macie znaczną liczbę utraconych tych dochodów. One są liczone w tysiącach, często kilka tysięcy, często kilkanaście, a mieliśmy takie sprawy, gdzie nawet i kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlaczego? No bo proszę Państwa, to jest związane oczywiście z czasem, czy raczej z okresem dochodzenia do zdrowia. No i jeżeli ktoś jest kilka miesięcy na zwolnieniu lekarskim i otrzymuje 80% wynagrodzenia, no to łatwo policzyć, że może to być kwestia kilku tysięcy złotych. Ale proszę Państwa, kiedy osoba jest znacznie poszkodowana, uraz jest ciężki i niestety prowadzi do inwalidztwa, no to proszę Państwa, nie dość, że mówimy o 182 dniach zwolnienia lekarskiego, to jeszcze dochodzi oczywiście, proszę Państwa, świadczenie rehabilitacyjne. A co potem? A potem jest, proszę Państwa, renta. I tak jak zaczynaliśmy od zwolnienia lekarskiego, potem świadczenia rehabilitacyjne są niższe, a proszę Państwa, renta, jeżeli jest wypłacana, jest jeszcze niższa. Jeżeli to nie jest wypadek przy pracy, to oczywiście nie ma tutaj mowy o świadczeniu w 100%, tylko cały czas jest to niższe i niższe, czyli 80, 75 i tak dalej. No i proszę Państwa, wtedy macie utracone dochody na poziomie kilkunastu tysięcy złotych, a im więcej zarabialiście, tym większe utracone dochody. I teraz bezzasadnym jest, kiedy my komponujemy dla Państwa pozew sądowy i chcemy umieścić informację, że macie utraconych dochodów kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale Wy, proszę Państwa, nie macie na to żadnych dowodów. Dlatego, że pracodawca przestaje Wam wypłacać tą drugą część wypłaty, która zawsze była wypłacana w sposób nieoficjalny, a to, co przychodziło na konto, jest oficjalne, ale znacznie zaniżone, prawda? Więc teraz my nie mamy argumentu, żeby Państwu pomóc w tej kwestii i dlatego duża prośba do Państwa, że świetnie, że staracie się zawsze o zatrudnienie, ale jeżeli macie być oszukiwani w taki sposób, to wiedzcie Państwo, że myślenie, że ja nigdy nie ulegnę wypadkowi, może być mylne, ponieważ często okazuje się, że osoby bardzo różne, w różny, nietypowy sposób mogą ulec wypadkowi. To nie musi być wypadek komunikacyjny. Są ślizgi. W tym roku spadł śnieg, prawda? Mamy dużo nowych takich spraw, gdzie są osoby bardzo poszkodowane. Nastąpiły połamania kręgosłupa, nóg, miednicy. I proszę Państwa, te osoby już nie wróciły do pracy, prawda? Jeszcze długo będą się leczyć. I teraz, jeżeli oni mają tą umowę napisaną w taki sposób, że jest tam wskazana kwota najniższa krajowa, to nie można tego obliczyć w taki sposób, żebyście Państwo to uzyskali na drodze sądowej. Zawsze o tym pamiętajcie, przemyślcie sobie, jak traktują Was Wasi pracodawcy, bo potem to jest bardzo ważna rzecz, prawda? Kilkadziesiąt tysięcy złotych dla osoby poszkodowanej to są znaczne pieniądze, które może przeznaczyć na leczenie czy na rehabilitację.
To tyle na dzisiaj. Jesteśmy w kontakcie i oczywiście zapraszam na kolejne nagranie w kolejny piątek. Pozdrawiam serdecznie.